Hejko, witajcie w kolejnym odcinku serii Alfabet Fotografii Ulicznej. Kolejna literka to literka D jak... W Polsce mamy idealne warunki na robienie takich zdjęć, ponieważ w Polsce pada średnio co trzeci dzień. Więc fotografowie mieszkający na co dzień w Hiszpanii czy Grecji mogą nam tylko tego pozazdrościć. Ja jestem dziwna, ale ja lubię deszcz. Może niekoniecznie jak na mnie pada, ale lubię świat, jaki wygląda po deszczu. Jaki deszcz ma związek z fotografią uliczną? Już Wam mówię. Miasto po deszczu jest całe mokre. Wtedy jest też dużo kałuż, wszystko jest wilgotne, jest dużo kropel deszczu. Niby nie jesteśmy z cukru, ale deszcz potrafi często zniszczyć bardzo dużo naszych planów. Ale też może być naszym planem. Zabawa z deszczem może być fajna, ale też może być bardzo niebezpieczna, głównie dla naszego sprzętu. Więc zanim pójdziecie się bawić z deszczem, musicie się na tę okoliczność stosownie przygotować. Przypominam, że nasze aparaty nie lubią wody. Ale jeśli Wy i Wasze aparaty jesteście odważni, to robiłam odcinek, gdzie pokazuję, co zrobić, żeby przygotować się na zdjęcia, które robimy podczas deszczu. Deszcz jest najpiękniejszym, według mnie, upiększaczem krajobrazu. Mówię według mnie, bo niektórzy wolą wschody, zachody słońca, a ja wolę deszcz. Znaczy, też lubię, jak jest ładne słonko podczas zachodu, ale jednak wolę deszcz. Niestety wiem, moja teoria ma bardzo małe grono fanów, ale nie poddaję się. Deszcz po prostu jest fotogeniczny. Mokre rzeczy nabierają bogatszą paletę kolorów. Wszystko ma większy kontrast, jest czystszy. Krajobraz po deszczu to doskonała okazja na szukanie nowych pomysłów na kadry. Na przykład deszcz może sprawić, że często zatłoczona ulica nagle staje się pusta. I jest to wtedy magiczny moment, który możemy zrobić tylko i wyłącznie, kiedy pada deszcz. Także każda pogoda, nawet ta społecznie uznawana za najgorszą, może stwarzać dużo dobrych okazji do stworzenia wielu nowych zdjęć. Jeśli ta treść była dla Ciebie jakkolwiek wartościowa, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii. To takie proste. Niewiele trzeba zrobić, żeby nie przegapić tych odcinków.